30 stycznia od 1992 roku obchodzimy Dzień Tczewa. Jest to pamiątka wkroczenia do miasta w 1920 roku Błękitnej Armii generała Józefa Hallera i powrotu Tczewa do Polski. To święto służy pod tym, aby o tym pamiętać w ogóle, aby mieć świadomość, że po pierwsze, tak jak mówił papież, wolność nie jest dana raz na zawsze, że o tej wolności trzeba dbać, ale też trzeba walczyć takimi pokojowymi metodami, ale walczyć po to, żebyśmy po prostu jako naród byli, jako miasto byli na mapie Europy. Z tej okazji w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Do hymnu. Jednym z punktów było wręczanie nagród. I tak Złotym Krzyżem Zasługi została nagrodzona Alicja Gajewska. Srebrny Krzyż Zasługi powędrował do Tadeusza Dzwonkowskiego, zaś brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Józef Wąs, znany w Tczewie piekarz. Ważnym punktem sesji było wręczenie Andrzejowi Zielińskiemu Krzyża Wolności i Solidarności. Nie zabrakło również typowo tczewskich oznaczeń. Decyzją Rady Miejskiej wyróżnienia Pro Domo Trsoviensi otrzymali Magdalena Kubicka-Netka oraz Tomasz Tobiański. Magdalena Kubicka-Netka została wyróżniona za promocję Tczewa na arenie międzynarodowej, promowanie kultury wśród mieszkańców Tczewa i okolic oraz wychowywanie kolejnych pokoleń muzyków. O przyznanie medalu wnioskowali członkowie harcerskiej orkiestry dętej w Tczewie. Oczywiście bardzo się cieszę. Cieszę się, że moja praca, taka służba tymi umiejętnościami, wiedzą na co dzień dla naszej lokalnej społeczności została doceniona. A takim niekłamanym źródłem satysfakcji jest dla mnie to, że została ta nagroda przyznana na wniosek moich orkiestrantów, co pewnie świadczy o tym, że robimy coś ważnego i potrzebnego. Także czuję ogromną radość. Tomasz Tobiański został wyróżniony za działalność sportową oraz promowanie sportu w środowisku młodzieży szkolnej i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Tczewa. O przyznanie medalu wnioskowali członkowie klubu Pro Domo Trsoviensi. Ogromna radość od urodzenia. Jestem mieszkańcem Tczewa, jestem bardzo związany z tym miejscem, z Tczewem, działam w Tczewie i jest to ogromna duma otrzymać takie wyróżnienie, jakim jest medal Pro Domo Trsoviensi, zasłużony dla Tczewa. Ogromna radość po prostu rozpiera, ale też i motywacja do dalszej pracy. To nie jest tak, że osiągnąłem już wszystko, mam wiele pomysłów, wiele zamierzeń i myślę, że będę je realizował z powodzeniem. W programie nie zabrakło również wręczenia wyróżnienia Rady Programowej Kocievskiego Kantoru Edytorskiego. Pierścień Mechtyldy zdobył Piotr Kajzer. W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Za rok Tczew czeka szczególny jubileusz. Będziemy świętować 100-lecie powrotu do macierzy.